Pociągi już wyjechały do metra Brudno, a także zamknięcie częściowe ulicy Wolskiej, czy buspas na Głębockiej i utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM. Nowy asfalt na nowych ulicach, czy zwężenie ulicy Modlińskiej z 5 pasów do 2. O tym nie tylko w niedzielę 2 października w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli z mojego autorskiego przeglądu newsów z Warszawy i do takiego z swoim własnym poczuciem humoru. Dlatego zaczynamy zazwyczaj od awarii na stacjach metra, natomiast ja na wstępie powiem, jeżeli zastanowicie się, czemu mój głos jest dziwny, to ja od otwarcia metra, zresztą wtedy również byłem chory i ja przechodziłem przez ten cały tydzień tą swoją chorobę, więc siłą rzeczy jeszcze przez pewnie parę dni będę lekko podchorowany, ale mój głos musi być jakiś dla Was w tym filmie jutro z trasy NS, więc jakby musicie na razie wytrzymać. Ale dobrze, zaczynamy to, co jest najważniejsze, czyli windy, awarie wind na stacjach metra i jest ich dużo, bo zostały otwarte nowe stacje metra na Brudnie. A chodzi oczywiście o awarie, bo tak, modernizacje mamy dwie, Pole Mokotowskie i Centrum, natomiast awarii mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, ładnie, 10 wind jest awarii, 12 łącznie nie działa, no po prostu dużo się dzieje, dużo się dzieje, no, ale oczywiście jest to powiązane z tym, iż skoro są otwierane nowe stacje metra, no nie wszystkie windy są automatycznie już oddane do użytku, po prostu część serwisów jest odkładana na później, a stacje mogą być otwarte wcześniej, żeby już wcześniej mógł być ruch otwarty. Więc to wszystko jest zgodnie z planem i tak to powinno wyglądać, ale powiedzmy, co nie działa. Nie działa windy na stacji metro. Centrum, Madymont, Bemowo, Zacisze, 3 windy na stacji Konatowicza i 3 windy na stacji metra Brudno. Nie będę ukrywać, że na odcinku bemowskim było lepiej, bo tam chyba z jedna czy z dwie windy tylko nie działały. A tutaj 3 windy na Konatowicza i 3 windy na Brudnie to dosyć dużo, z czego ta jedna Konatowicza, to jest, wydaje mi się, że jej nie było jeszcze ostatnio, więc to jest coś nowego. A na Zaciszu to akurat jest problem, jak jakaś winda nie działa, bo tam jest ich bardzo mało. Jakby tam mamy łącznie 3 windy, dwie, które są pośrednie, czyli jeżdżą pomiędzy piętami i jedna bezpośrednio na peron. Jeżeli się zepsuje na przykład dwie na peron lub dwie na powierzchnię, no to już będzie problem. Bo nie będzie zjazdu dla osób niepełnosprawnych. Ale dobrze, no tak, no to już pewnie wiecie. Metro zostało otwarte 28 września w środę, czyli tak mniej więcej jak spekulowałem w Mniejsza z tym, że wtedy zostanie otwarte, nie będzie to w poniedziałek. Jeżeli nie będzie w poniedziałek, no to wiadomo, że to będzie kolejne dni i środa tutaj środkiem tygodnia najlepiej wyglądała, tym bardziej, że zgody były oddane właśnie we wtorek. No i tak również się stało. Oczywiście była konferencja. Dla osób, które są zainteresowane, jak to wszystko wyglądało, odsyłam do moich filmów. Macie teraz link i kartę w opisie do konferencji, zapisu konferencji tego już przerobionego przeze mnie na tylko pytania na temat. To, że prezydent mówi jak zawsze o polityce, nie moja wina. Ja pokazuję Wam, jak wyglądało oficjalne otwarcie i było jedno pytanie tak typowo na temat, zadane przeze mnie. Niestety prezydent nie odpowiedział na nie zbytnio. No ale co ciekawego mogę powiedzieć, to jest to, że C19 Zacisze jest zlokalizowana pod ulicą Figara. Przy skrzyżowaniu z ulicą Codzienną, Rolanda i Spójni. Długo na 176 metrów, o kubaturze 74 199 metrów sześciennych. Jest najdalej położoną na wschód stacją warszawskiego metra. I tak, tak to faktycznie wygląda. No tam wtedy była też planowana odnoga na zieloną Białękę. Wiemy, że tramwaj tam powstanie i ptacy przy nim fają i film o tym też trwa w realizacji. Dalej mamy stację C20 Konatowicza, zlokalizowana pod ulicą Konatowicza, między skrzyżowaniem ulicy Malborskiej, 20 Dywizji Piechoty PW, a ulicy Świętego Wincentego. Długość na 314 metrów, o kubaturze 93 420 metrów sześciennych, czyli już jest większa.
Znajduje się przy urzędzie dzielnicy Targówek. Budowa metra dała impuls do zmiany na ulicy Kondratowicza. No, tamta aleja tysiąca drzew. No, w mniej warszawskich inwestycjach to pokazuje. I co jeszcze tutaj jest napisane, to jest to, iż bardzo bliski jest, myślę, jest szpital brudnowski, dzięki czemu jedno wyjście, jedno miejsce, gdzie są windy, są podwójne windy, żeby się szybciej wyjeżdżało. No i ostatnia stacja metra na całej drugiej linii metra, nie będzie już dalej stacji metra, to jest stacja C21 Brudna, zlokalizowana w ulicy Kondratowicza pomiędzy skrzyżowaniem ulicy Belgijańską i Dębielińską i Łabiszyńską. Długo na 697,5 metra wraz z komorami, rozjazdami i torami ostawczymi. O kubotarze, przypomnę tylko, poprzednie było 93 tysiące, zaciszy było 74 tysiące i ta stacja pochłania to wszystko. Ta stacja ma kubaturę 469 891 metrów sześciennych. Jest to ogrom. Jeżeli byście tam kiedykolwiek weszli, żeby sobie zobaczyć, jak to jest oglądane, to jest po prostu wielkie coś. No, ilość tam torów odstawczych też jest po prostu oszałamiająca, zaraz o tym powiem. Co tutaj jeszcze jest? Brudno jest nadal na północ wysuniętą stacją metra warszawskiego. Ja to sprawdziłem faktycznie i tak jest. O dziwo, młociny są mniej na północ. Co dziwi, bo młociny się wydają bardziej na północ, ale niestety tak nie jest. Co chciałem podkreślić, po prostu Warszawa jest trochę przesunięta przez tą Wisłę. Natomiast co chciałem podkreślić, jeżeli chodzi o tą wielką kubaturę. Jeżeli jesteście na peronie stacji metra Brudno, to zwróćcie uwagę, że te ściany, które patrzycie za torami, to tam nie ma tak jak na zwykłej stacji, że jest jakieś ewentualnie przejście techniczne i ściana i już jest tyle, dalej jest ziemia. Na stacji Brudno tak nie jest, za tą ścianą się znajdują kolejne tory odstawcze dla pociągów, które po prostu mogą tam noclegować, być serwisowane, tam właściwie wszystko możecie dziać. To jest jakby podziemna trochę stacja STP. Dobra, przygotuję. Nie można tam zrobić przeglądów. P1, P2, P3, nie mówiąc już o większych. Ale jest to ogromna stacja, tam naprawdę bardzo dużo pociągów może stacjonować. Mycie jest na pewno na Bemowie, nie wiem czy tam jest możliwe, ale jest po prostu to ogromny obiekt. Czy kiedykolwiek wam pokażę zdjęcia, jak to wygląda w środku na dole? Postaram się. Postaram się, bo to wygląda ciekawie i możliwe, że wy też byście to zobaczyli na własne oczy, ale to już w kolejnym roku, jeśli cokolwiek w tą stronę pójdziemy. Natomiast tak to faktycznie wygląda. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej na temat całej stacji metra, tych trzech nowych stacji, no tutaj oczywiście na transporcie publicznym Wituś ma większość zdjęć, jest jeszcze sprzed otwarcia, tam miesiąc wcześniej co było, no ale jest trochę też również tych zdjęć, tu na przykład są podwójne schody na Zaciszu tylko i wyłącznie, są do góry i do dołu, na innych stacjach tak nie ma zrobione, ciekawe co nie. No jest tutaj mnóstwo zdjęć, ale możecie też zobaczyć mój film ze szybką recenzją, macie do niej teraz link i kartę w opisie. I lecimy dalej, bo pogadałem trochę o metrze. Teraz czas już pójść dalej. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze ciekawostka tutaj jakby się jest. Trzy nowe stacje, ściany zatorowe zaprojektowane przez znanego artystę. Idea do centrum w niecałe 20 minut. Tak w skrócie prezentuje się oddana właśnie inwestycja. No i dobrze, ja to rozumiem, ale ja bym sprawdził jedną rzecz. Czekajcie, wejdziemy sobie na WTP. Bo ja dokładnie nie pamiętam, ile się jedzie całą teraz M2. Mniej więcej jestem w stanie obliczyć, ale tak, powiedzmy, że jedziemy ze stacji Brudno na Bemowo. 33 minuty jedziemy całą drugą linią metra. To jest dość ładny wynik. Ja tylko powiem, że całą drugą linią metra będziemy jeździć teraz, tak szybko obliczam, to będzie mniej więcej prawie 40 minut przejazd całą drugą linią metra. Może zaokrąglam do tych 40, żeby ładnie wyglądało, ale to czyli będzie 39, 30. Tak, 39 raczej, ewentualnie 40. Mamy, bo w sumie tam odcinek jeden będzie taki trochę dłuższy. Tak. No i to będzie już sama druga linia metra, nie będzie kolejnych stacji planowanych ani w jedną, ani w drugą. Nie będzie wielkiego dworca PKP Gołąbki, to tylko moja fantazja. Ale tak, tak faktycznie wygląda druga linia metra. Jeszcze pozostając w temacie metra na szybko, zostaną zbudowane nowe windy, 3 na stacji metra Pole Mokotowskie. Przetarg rozstrzygnął się, czy tu mamy już umowę, została podpisana. Przygotowujemy się do zawarcia umowy, ok, czyli jeszcze jest przygotowanie. Sama inwestycja znajduje się jedno na peronie, jedna winda jest, będzie. No i dwie pozostałe już tutaj z boku zlokalizowane. Krótkie materiały. Zapraszamy do metra, o tym będą. Sykutem raczej, żeby wszystko wam opowiedział.
ale zamierzam przy tym pozostać, bo jednak to jest temat metrowy. Teraz będzie mało zapraszamy do metra siłą rzeczy, tylko odcinek Karolin będzie i ja będę przebłąkiwać trochę o tam trzeciej linii metra, jak to ma wyglądać i czemu nie ma stacji Kondratowicza i Murenów, ale to tak, tak to wszystko będzie wyglądać. Więc jeszcze sobie pozostaniemy trochę w metrze. No, tym bardziej, że trochę będzie wycieczek organizowanych w najbliższym czasie również do metra. Ale to koło miłośników metra, o tym będziemy mówić pewnie za tydzień. Natomiast dalej przechodzimy do tramwajów. Ładna nowa scena tramwajów warszawskich. Ulica Wolska zamknięta w kierunku centrum. No i tak na pokrótce tylko wam powiem, Wolska będzie tutaj jedna jezdnia zamknięta budą. W związku oczywiście z dalszą tutaj budową i torowiska tramwajowego pośrodku, jakby siłą rzeczy tam trochę niebezpiecznie się robiło z głębokim wykopem i jezdnią bezpośrednio obok. No, trzeba było to zrobić. Przy okazji frezowanie to wszystko będzie tutaj zrobione. Nie wiemy na razie na jak długi okres czasu będzie zamknięte. Wiemy, że od 1 października, czyli już. No i co warto podkreślić, to jest to, iż ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią tutaj w kierunku centrum. Będą to trzy pasy na szczęście ponownie, jak wcześniej wyglądało. Tutaj jest jeden, znaczy dobra, dwa pasy jadące do granicy miasta i tutaj z Redutowej będzie wjazd. W Redutową nie będzie wjazdu bezpośrednio z Bemowa, co trochę może być minusem. Na pewno część autobusów musi jeździć na okrągło, bo tam jeden chyba jeździł, jak dobrze kojarzę. No i co jeszcze warto podkreślić, to jest to, iż tutaj przejście dla pieszych jest zmienione lokalizacja aktualnie chwilowo i przejście podziemne dalej jest kopane, bo głównie o to chodzi, jeżeli tutaj chodzi o te zmiany w tymże miejscu, także tak to wygląda. No oczywiście te tramwaje na Kasprzaka to niedługo będzie jakiś tam kolejny film czy coś, ale to ostatnio w sumie nawet był jakiś ten film o tym. Dobrze, więcej zielonych torów w Warszawie, czyli nawet tory tramwajowe zostały podpisane umowy z wykonawcą Dajana Pawła i Alejach Jerzyńskich. Dalej ciekawostka z Gorzowa. Jeśli prąd nie stanieje, mogą stanąć tramwaje. I ja się pytałem, od razu odpowiadam na to pytanie, czy w Warszawie może być coś podobnego? Ja się zapytałem, dostałem raport, jak ceny, raport to trochę dużo powiedziane, ale mniej więcej ile będą kosztować ceny prądu na ten poprzedni, ile kosztowało i na kolejny, czyli 23 rok. Powiem wam, no 23 rok to idzie bardzo wykładniczo, jeżeli mieliście to w matematyce, to dobrze wiecie o co chodzi, ceny, przerażająco, ale to już jest ostateczność, będą cięcia kadrowe, cięcia pensji jeśli już, ale nie cięcia ilości tramwajów, chyba że ludzie nie będzie pracować, ale to już inny problem. Także w Warszawie nie powinno być tego, w Gorzowie no trochę mniejsze miasto niż Warszawa, jakby nie patrzeć, więc nie dziwię się, że do czegoś takiego może aż dojść. No, niedobrze, niedobrze. Dobrze, kolejna informacja. SKM-ka nagrodzona godłem konsumenckiego lidera jakości 2022. Co my tu mamy? Dziękujemy Państwu za wyróżnienie nas godłem konsumenckim lidera jakości 2022 w kategorii przewozy kolejowe regionalne. Okej. Tę nagrodę traktujemy jako zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy dla naszych pasażerów. I pasażerek. No, wiadomo. Ale ja lubię jeździć z KM-ką. Szkoda, że nigdzie do mnie nie jeździ, no ale lubię jeździć z KM-ką. Dalej, zmiany w kursowaniu pociągów na linii Grodziskiej i Siedleckiej. To są dosyć duże zmiany, bo nie bez powodu pojawia się nowa linia autobusowa za SKM. Za S1 albo S2 dokładnie, nie pamiętam. To jeszcze dalej WTP sprawdzimy. Ale faktycznie trochę się to zmienia. Pociągi jeżdżą rzadziej, jeśli jeździcie S1, S2, bo tylko te linie mają zmiany faktycznie, no to sprawdźcie, o jest, ZS2. No tak, tak, tam są problemy, tam są kolejne przebudowy, chodzi oczywiście o wiadukt w Sulejówku, Miłosna, wiadukt albo tunel, właśnie przejazd kolejowy był w tym miejscu, będą to zmienione. Ja o tej inwestycji również będę mówić wam w mazowieckich inwestycjach, także szykujcie się, że nie wiem jeszcze kiedy, ale coś tam nagram. Tutaj WKTK oczywiście ma nowe zmiany kolejowe, w sensie przez cały październik dalej oczywiście są objazdy, pociągi nie jeżdżą tak samo do Grodziska Mazowieckiego, Milanówek jest bez pociągów, no to wiemy jak to wygląda, tak? To jest cały czas tak samo. Znaczy oczywiście się zmieniają do składy jazdy i to wszystko, ale najważniejsze jest to, że dali ładne nowe zdjęcie z nowym jednym torem, więc chciałem wam to pokazać. I to tyle, jeśli chodzi o WKTK. Idziemy dalej, czyli mamy pociągi, jak zniknęły.
Tych połączeń już nie ma, czyli kolejowa mapa stylu. I co my tu mamy? Ja wam tylko powiem na szybko. Oto mapa linii kolejowych, na których zawieszono kolejowy ruch pasażerski od początku trzeciej RP. Siedzimy w branży od lat, ale tworząc mapę sami się zdziwiliśmy, że jest aż tak źle. Ale tak to wygląda. Jest źle. Jest bardzo źle. Ja już ją widziałem wcześniej. To jest linia, która istnieje, tylko po prostu na przykład nie jest używana przez pociągi pasażerskie, tylko towarowe. To akurat jest starcze, dlatego mi jest to w miarę bliskie, to moje rejony działkowe. Ale tak to wszystko wygląda. No, widać tu zabory. Widać tu jak na dłoni zabory, gdzie linii kolejowych było dużo i można było pousuwać, gdzie linii kolejowych było mało i właściwie nie było już czego usuwać. Bo tu są też zaznaczone inne wszystkie linie kolejowe, zobaczcie jak jest tego mało. Czarne kreski to są faktyczne linie kolejowe. Pociągiem my właściwie nie mamy manewrowania jak pojechać, jeżeli by coś się wydarzyło. Nie pojedzie pociąg na okrągło, bo nie ma jak. To nie jest Warszawa, że tramwaj pojedzie inną ulicą. No, jest źle. Powinni coś z tym zrobić. Niby Kolej Plus jest, ale to dużo nie daje. Ja cały czas jestem za tym, żeby powstały nowe linie kolejowe w Warszawie, ale w całej Polsce jest źle, więc nic dziwnego, że w Warszawie nowe linie kolejowe nie powstają. Bo to, co jest modernizowane, to tam budowanie nowych przystanków, to nie jest duży koszt. Budowa nowej linii, jak na przykład odbudowa do Zegrze Południowego, no to już jest większy koszt. A budowa całkowicie nowej linii kolejowej, gdzie całkowicie została rozkradziona na przykład linia, mamy taką linię WKD pod Warszawą, Piesecińska Kolej Dojazdowa, Grójecka. No to tam już jest problem, bo tam jest proskrane na szyny, wszystko, podkłady i jeszcze jest ciężko, bo nie ma pieniędzy. Także tak, o nich też coś może przygotuję w najbliższym czasie, bo miałem okazję u nich być w wakacje. Ale dobrze, ja tu się gadu. Mamy tu już 18 minut, mamy. Wóz pas na Głębockiej Świętego Wincentego. Planuję to zrobić w nowym roku, zdałem się tym nie zajmować. Chodzi oczywiście o to, aby mieszkańcy Zielonej Białęki na czas do tramwaju na Zieloną Białękę mogli się cieszyć szybszym dojazdem do metra. I faktycznie szybki dojazd to jest szybki dojazd, a co 5 lub 10 minut ten autobus, który tam będzie do nich jeździć, no to jest cudo. Chciałbym mieć taki dobry dojazd do metra. No niestety nie, ja mieszkam trochę w innym miejscu. No przepraszam. Ja niestety trochę mieszkam w innym miejscu. Co nie zmienia faktu, że to jest bardzo szybki, to jest jak metrobus jeżdżący szybko. Często i szybko. I żeby był szybko, to ten bus pas się tam faktycznie przyda. Nie powiem, czy to jest dobra zaleta dla mieszkańców, dla osób, które jeżdżą tam samochodami, bo nieczęsto się jeżdżę tam samochodem faktycznie i ogólnie w te rejony. Ja patrząc tak ze światła komunikacyjnego, jestem w stanie stwierdzić, iż tak. Bo te tramwaje jeszcze trochę trwa. No bo pamiętam, że chyba w 29 mieli zacząć budowę. Natomiast lecimy dalej, to już któryś raz, który mówił o tym tramwaju, natomiast lecimy dalej. Nowe stacje metra na Targówku. Została oczywiście zmieniona komunikacja miejska. Ja pokrótce o tym mówiłem już w ostatnim newsie, natomiast warto jest zaznaczyć, że to iż od 1 października wszystko się to już zmieniło. I tyle właściwie. No i oczywiście zmieniły się nazwy przystanków. Nie wiem, czy to tutaj będę mieć. Czekajcie. Nie mam. No, tylko mamy na szybko powiem, jak się zmieniły nazwy przystanku, bo to dosyć jest ładnie tutaj opisane. A ja nie pamiętam szczerze powiedziawszy jednej nazwy. Przystanku, dobrze. Tu gdzieś było. O, to jest to. No tak. Ważne rzeczy, które się faktycznie zmieniły. Pojawił się nowy przystanek autobusowy. Knapika. Zlokalizowany przy ulicy Malborskiej w rejonie kanału Brudnowskiego, składający się z przystanków Knapika 01 i Knapika 02. No nie ukrywajmy, ten przystanek jest w hołdzie Knapikowi. Pytanie o to, czy słusznie pozostawiam w sekcji komentarzy. Oczywiście Knapik podkłada syn przy komunikatów głosowych w autobusach i tramwajach. No na pewno będę chciał usłyszeć ten komunikat, jak syn mówi swoje nazwisko. Ale tak, to faktycznie ciekawy pomysł. Natomiast co jest warto podkreślić, zespół przystankowy PKP Praga całkowicie znika z przestrzeni ziemi. Ładnie. Ale nie to chciałem wam powiedzieć.
Dobrze, to jest to samo. Chodzi mi o to, że przystanki tramwajowe i autobusowe w zespole Konatowicza zmieniają się na metro Brudno, przy metrze Konatowicza na metro Konatowicza, a metro Zacisze jest, się pojawia całkowicie znikąd i zespół Zacisze przystankowe zmienia nazwę na Blokowa. Nie mogę znaleźć tego artykułu na szybko teraz, ale pamiętam, co tam mniej więcej było. Tylko tym przy tym na to nie będę. Chyba Świętego Wincentego się nazywało. No i dalej, zmiany właśnie SKM-ki, to o czym już mówiłem. Jest nowa specjalna linia autobusowa. Telefon mi się rozładował. Miejmy nadzieję, że przetrwam. Dalej idziemy, czyli warszawski transport publiczny po wakacjach. Drugi etap od 1 października. Zmiany autobusowe. Linie 106, 114, 125, 135, 141, 177, 173, 178, 179, 182, 183, 188, 193, 196, 212, 319, 333, 331, 503, 509, 511, 520, 525 i E2 zmieniają swoją częstotliwość najprawdopodobniej, no i podstawowy rozkład jazdy. I dla linii 509 dodatkowe kursy na krótszej trasie Winnica Dworzec Wschodni. Ważne, że Winnica, a nie na przykład Nowodwory, bo byśmy się pogniewali ZDM. 222 będzie w czasie wyłączenia ruchu tramwajowego na części ulicy Puławskiej Marszałkowskiej w kierunku Bielańska do placu Unii Lubelskiej będzie jeździć Marszałkowską. I co my tu jeszcze mamy? 163, 210, 225, 314, 512, 523, 712, 130, 195, 206, 302, 304, 323, 365, 228, 411 i 502. Dodatkowo tramwaj lekko się też zmieniał i metro od otwarcia metra już jeździ normalnie. Dobrą zmianą jest dla mnie to, że 319 zmienili, bo ja czasami nie jeżdżę tą linią. Mam studiuję tak daleko, akurat obok tej linii autobusowej na Ucynowie i czasami jeżdżę sobie tam na Wawel. Jedno, żeby zobaczyć LK7, a drugie mam tam jednego znajomego. Więc to tak jeżdżę czasami tam 319. Jakie było teraz co pół godziny jeszcze z tą dziurą w środku tygodnia, to po prostu chciałem zastrzelić ZTM. Dobrze, że przywrócili podstawowy rozkład jazdy. Dobrze, lecimy dalej. Asfaltujemy południową jezdnię Konatowicza. No, siłą rzeczy potrzebna jest Konatowicza, bo autobusy jeździły normalnie po otwarciu metra. Następnie mamy plac centralny przy Pałacu Kultury i Nauki. I teraz o dobrze mówię, to nie jest jakaś kampania wyborcza, Trzaskowski mi nie zapłacił za to, ale planuję, bo w komentarzach było dużo propozycji, żebym w końcu o tym zrobił. I planuję zrobić o całym nowym centrum Warszawy jeden film, w którym podsumuję, czego nie ma, na jakim etapie jest i jak to wygląda. To jest bardzo duży film, bo tych inwestycji jest trochę. Część mnie w ogóle nie interesuje, bo to są obiekty nie w ogóle interesujące mój kanał. Już nie mówię nawet o muzeach. Muzea jeszcze jakkolwiek mnie interesują. Nie pamiętam akurat teraz, jakie obiekty, ale jest takich trochę obiektów i ja o nich po prostu powiem mniej więcej pokrótce, gdzie się będzie znajdować i tych, przy których wiem, jaki jest aktualnie etap, jak na przykład Nowa Chorza, teraz Trzech Krzyży, ale tak akurat inwestycje. Będę wam pokazywać i nagrywać. No teraz na placu Trzech Krzyży są ciekawe te tory tramwajowe. Także to będzie planowane do zrealizowania i od razu z góry mówię, za to mi nikt nie płaci. Po prostu chcę, żebyście wiedzieli, co jest realizowane. A to, że to jest kampania wyborcza, no to przy okazji tak wpada. Dobra, no i tak, 47 aut, w tym BMW i Dodge, będą sprzedawane przez ZDM, możecie sobie wejść, zobaczyć. No, w atrakcyjnych cenach, jak na ZDM pewnie. Także proszę bardzo. To są te, które były odholowane i nikt po nie się nie zgłosił. Także tak to wygląda. Dalej asfaltujemy ulicę Sławka. Niebawem będzie przejezdna. Tak wygląda tak aktualnie. Ładujemy. Dobrze, wiecie co? Ja wam pokażę w ten sposób. Cześć. Wait. Mamy to. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Dziękuję bardzo, lecimy dalej. No i tylko informacja od Szrymu, czyli Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Piękna logo, piękna logo. Trwa przebudowa drugiej estakady w ciągu ulicy Marsa i Żołnierska.
żołnierskiej. I tutaj oczywiście film będzie w tym miesiącu. Planowane zakończenie i oddanie do ruchu to jest styczeń 23, a planowane zakończenie budowy to jest grudzień, więc niedługo. Aktualnie tam pierwsze w asfaltu się pojawią. Więc całkiem nieźle. Naprawdę, całkiem nieźle. Także sobie podatałem w tym miesiącu i w tym miesiącu wam pokażę, jak tam prace przetrwają. Następnie budowa tramwaju na Kasprzaka, to jest właśnie ten kolejny etap. I również tutaj to, czego nie powiedziałem, to na Wolskiej jest zwężenie, a na Kasprzaka również. Jakby trzeba było zwęzić jedną ulicę albo drugą ulicę. Jak można zwęzić obydwie ulice? I w ten sposób na Kasprzaka, w związku oczywiście z budową trawiska tramwajowego pośrodku, no nie ukrywajmy, tamtego miejsca jest mało, będzie zwężenie ulicy, dosyć takie potężne, przy tych największych osiedlach J2 będzie zwężenie do dwóch pasów i to naprawdę w szczycie, także objazdy wolską to chyba minimum będą. I tutaj dalej oczywiście też jest zwężenie do tych dwóch pasów, także na bogato, na bogato. W drugą stronę również są tylko dwa pasy, przy skrzyżowaniach są po trzy, żeby jakoś dało się rozjechać, ale tak, faktycznie, tramwaje mają tutaj fantazję, zobaczymy jak bardzo kierowcy będą ich kochać. Ja już nie bez powodu omijam na przykład autobusy 105 i jeżdżę jakkolwiek inaczej. No i tutaj oczywiście na koniec tramwaj, kierunek Winnica. Film o tym również w tym miesiącu, więc w sumie wszystko w tym miesiącu będzie. Nawet film o WKC będzie w tym miesiącu. Budowa przedłużenia ulicy Świadowida, zamknięcie jednej jezdni Modlińskiej. Ja wam w skrócie opowiem, czemu to jest tak niesamowite i ja się tym tak ekscytuję. Pętla Winnica jest tu. Tu jest moje... Nie, tu jest moje osiedle. Coś tu poklęcili z tą mapą. A, bo Dionizos jest teraz takie długie. No dobra, to moje jeszcze osiedle jest tu. Tu jest pętla Światowida, Winnica, Poetów Podzielona i Światowida w tym miejscu. Mamy Modlińską na takim odcinku. Ewidentnie widzicie, że ta jezdnia jest zamknięta. Chodzi oczywiście o ten element budowania w tym miejscu skrzyżowania, multikulti przez półtora roku. Ale tak, multikulti w ogóle tam, nie wiadomo, chyba te tramwaje będą, znaczy autobusy będą latać nad tym skrzyżowaniem przez to, jak oni to długo robią. Ale tak, tak to faktycznie będzie robione. Co warto podkreślić, to nie mam zielonego pojęcia, jak teraz zobaczyłem, jaki będzie dojazd do ulicy Winorośli, bo tutaj są te wielkie osiedla i w sumie jak zamykają tam jezdnię tak długim odcinku, to ja nie mam zielonego pojęcia, jak oni to zrobią. Może będzie jakiś przejazd w tym miejscu. Ale co chciałem powiedzieć, to jest to, iż będzie na tej jednej jezdni wszystko prowadzone. A przypominam, ulica Modlińska zgodnie z wyliczeniami infoulicy ma 5 pasów, czyli będzie zwężenie z 5 do 2. To jest potężne zwężenie. Nie do końca wiem, jakim cudem tutaj będą i 2 pasy, i tutaj nagle 4 pasy. Jakieś cuda tutaj robi ZD. Ale no, tak to możliwe i tak to będzie wyglądać przez najbliższy miesiąc. Później będzie zamiana. Chyba klucz, nie miesiąc, pół roku najbliższe. Taka organizacja będzie obowiązywała do końca marca 2023 roku, od wtorku najbliższego, czyli możemy zapomnieć o Modlińskiej. Ale to, jak będzie poprowadzony dojazd, to jest w sumie ciekawe, a tak będzie wyglądać wszystko po przebudowie, więc jak widzicie, to jest naprawdę multikulti, odjechane skrzyżowanie, przy którym trzeba pracować Bóg wie ile. No, 3 pasy i tak będą przejezdne normalnie prosto i jeden do skrętu. Nie wiem do końca, czemu są 2 skręty w kierunku centrum Warszawy, no ale im tak wyszło. No i mamy tutaj również 5 aż pasów na bogate. Będzie w tym miejscu. W przyszłości jest oczywiście planowane dalej przedłużenie ulicy Świadowida, ale to jest tak odległa inwestycja, że nawet nie ma tego projektu na SICOM-ie zbytnio. Więc mogę wam tylko mówić to, co ja wiem z własnych informacji. Ale tam również jest planowana dalej ta ulica i rezerwa jest pozostawiona z dojazdem do PKP Chruszczówka. Ale tak faktycznie to wszystko wygląda w tymże miejscu. Ścieżki rowerowe przy okazji się pojawią, bo tutaj nie było dojazdu w ogóle. Pytanie tego, czy tu będzie można zawracać. Jako mieszkanie, co się dla Winnica, zawsze to pytanie pozostaje. No i na koniec sondaże, bo późno będziecie mieli ten film, ale zaraz wam powiem, czemu tak późno będzie ten film. Pytanie było, nie czemu byłem nad tramwają pod Zachodnią, tylko pytanie i nie to. Pytanie było, były 2. Który z koniecznych tramwajów warszawskich lubisz najbardziej? Konstal 105NA. Wygrał 40%. Dalej mamy Konstal 116N, 35%. RCP 123N 20% i Konstal 112N 6%. Następnie mamy jeszcze sondaż o SKM-kach, 1000 głosów. I mamy tutaj pytanie. Którą SKM-kę najbardziej lubicie?
Nie ma jednej, ale ta ustawa mi wyszła. Impuls 2 wygrał. Dalej mamy Elfa. No, Elf to ma nazwę. Impuls 1, no i na koniec 19 w WM. I pytanie właśnie tutaj jest, czemu jest film tak późno? Już wam też raz pokazuję. Jakiś czas temu brałem udział w jednym zlocie stowarzyszeń i takie coś dostałem. Oczywiście do sklejenia model własnego, ponieważ jestem chodem, żeby nie siedzieć tylko przy komputerze, znaczy i tak siedziałem, ale żeby nie siedzieć cały tylko przy komputerze, to coś takiego zrobiłem. Właśnie widzę mój błąd. No to trudno. To jest konsol dwukierunkowy, bo przyczepiłem z jednej strony siedzenia w drugą stronę. No, kto mi zabroni? Kto mi zabroni jechać do tyłu? Ja akurat lubię jeździć bardzo często w autobusach i w tramwajach do tyłu, więc w moim tramwaju również tak będzie. Tak, są w środku siedzenia, z przodu jest nawet numer linii 36 i z tyłu również, więc tutaj macie ładny napis Placu Narutowicza, metro ma remont. Można sobie pojeździć, pooglądać, są lusterka. Jest nawet pantograf, który jest trochę połamany, bo przyczepienie i tych lusterek, i pantografu, i paru jeszcze innych mniejszych elementów było mordęgą. Ale naprawdę całkiem ładnie wygląda, nawet trochę bliżej kamery. I ogólnie tego chyba nie możecie kupić w sklepie, z tego co widziałem, on jest tylko na jakichś konkursach, tramwaje go pokazują. Tak to wygląda na pudełku, proszę bardzo. Także tak faktycznie tym się dzisiaj zajmowałem, kiedy mam jeszcze swój wydruk nowy. 10 punktów dla osoby, która zgadnie, z jakiej to jest gry. W komentarzu. No i monety oczywiście. Mam nadzieję, że wszystkim osobom, które brały udział w otwarciu metra, udało się zgadnąć temat, bo słyszałem już, że nie było ich. I nawet jedna osoba do mnie podeszła i poprosiła o monetę. Ja tutaj mam, bo cały czas muszę oddać znajomym, niektórym, których nie było. Ale faktycznie monety ładne, mają ładny certyfikat Melnicy Polskiej, więc warto było wziąć chociaż jedną dla siebie na pamiątkę. Będzie ewentualnie kiedyś odsprzedać, jak już będą miały większą wartość. Także tak, to było na tyle, z tego mniejsza z tym. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Długi, nie wiem, pewnie ma aż 40 minut. Nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że dużo się dowiedzieliście. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Patrz na, tutaj jest 33 minuty, mi pokazuje na dyktafonie, więc w świetle mniejsza z tym, to jest dosyć długie mniejsza z tym, ale nie najdłuższe, bo były godzinne na wersję. I to jest bardzo możliwe ostatnie mniejsza z tym, z tą ścianą. Wiem, może was to oburzyć. Nie przeprowadzam się, po prostu kamera przekręca 90 stopni w bok. Tam mam ładną ścianę z klockami Lego. Jeśli mi się uda tą mapę gdzieś tam wcisnąć, to pewnie się tam przeniesie, bo będę mieć trochę lepszy i rozplanowany swój pokój, niż tak jak to aktualnie wygląda, bo mam trochę wywrócone wszystko do góry nogami. I od kolejnego mniejsze z tym będę również transmisji na żywo dla wspierających i pewnie mi się muszę zaplanować sobie po prostu wcześniej, aby was powiadomić tak, nie wiem, no z dobę wcześniej, o której godzinie będzie transmisja na żywo. I po prostu kolejne mniejsza z tym będą transmisje cytowane na żywo dla wspierających, a później, tak jak normalnie teraz wy oglądacie, będziecie mogli obejrzeć sobie wszyscy tutaj. Ale nie będzie zbytnio interakcji z czatem, no bo jednak to jest format tylko za kulisami oglądania, ale na pewno, jeżeli chcecie jak najszybciej dowiedzieć się o newsach, to będzie to niesamowita opcja. Także to było na tyle i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Już się wygadałem, że będzie to film o trasie NS. Muszę go zmontować jeszcze jutro na uczelni, ale powinien tu się pojawić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Telefon mi tu wibruje, bo już padła mu bateria, pewnie jakiś budzik jest na sondaż, żebym wam rzucił. No ale, no co ja zrobię? Nagrywam. Do zobaczenia. Cześć!